Witajcie, jestem Michał Bonfajna, a to jest mój tak naprawdę pierwszy vlog, jaki do was posyłam. Dawno żebyśmy się nie widzieli na YouTubie, dawno nie kręciłem nowych filmów, ale teraz zamierzam do nich powrócić i podzielić się z wami moimi refleksjami na temat kilku gier, nie tylko dotyczących budowania własnego świata i programowania komputerów. A dzisiaj właśnie o komputerach wam opowiem. A mianowicie, dzisiaj pogadanka na temat Linuxa. Linux jest bardzo kontrowersyjnym systemem, ponieważ tak naprawdę nadaje się do pewnych zastosowań, ale nie do takich zastosowań, jakich nadaje się Windows. Czyli na przykład na Linuxie będziecie mieli problemy ze stworzeniem jakiegoś dobrego filmu, będziecie mieli problemy z graniem w popularne gry, które na Windowsie biją rekordy popularności, jak na przykład Wiedźmina czy w GTA 5. Są z tym problemy. Część gier chodzi na Linuxie, ale o tym za chwilę. Jak zaczęła się moja przygoda z Linuxem? Dlaczego wybrałem akurat ten system i dlaczego używam go w tej chwili na moim komputerze stacjonarnym, na moim ultrabooku, na moim mikrokomputerze i na moim serwerze, na którym trzymam moje strony i dzielę przestrzeń z moimi kolegami, którym współdzielę miejsce na moim serwerze. Otóż moja przygoda z Linuxem zaczęła się od tego, że kiedy byłem jeszcze dzieckiem, tak, teraz jestem pełnoletni od kilku dni, i mówię, że kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Bardzo komiczne. No ale. Kiedy byłem młodszy, czytałem gazety informatyczne, komputerowe. Teraz też czytam, ale wtedy je pożerałem. Z powodu tego, że nie miałem internetu. Ale w internecie, no cóż, inny odcinek będzie internetowi mojemu poświęcony. Czytałem gazety komputerowe. Teraz te gazety zastąpił mi internet, w którym mogę znaleźć wszystko, jakieś dosłownie poradniki na każdy temat i mogę sobie tam poczytać o tym, co mnie interesuje. Mogę oglądać jakieś ciekawe filmy, a to nic. Za bardzo się rozgaduję. Chociaż jestem bardzo małomówny ogólnie. Linuxa poznałem właśnie z jednej z gazet. Nie wiem, czy z Jeepa, czy z Komputer Świata. Było napisane właśnie, był artykuł o Linuxie. Około 2009 roku, koło października. Dlaczego tak precyzyjnie pamiętam tą datę? Ponieważ było tam napisane o systemie Ubuntu. Skąd można go pobrać, jak go można zainstalować i jak go używać. Wtedy miałem komputer z 2004 roku, bardzo dobry jak na tamte czasy, z około 115 GB miejsca na dysku, z jakąś tam kartą graficzną ATI, dedykowaną kartą dźwiękową, co było wtedy osiągnięciem. Jeszcze z wbudowanym faksomodemem, którego ani razu nie użyłem, ponieważ internet miałem z Blue Connecta w tamtych czasach. Internet ten był, co warto wspomnieć, limitowany. Miałem 2 GB na ściąganie danych. Po tym czasie załączała się tak koszmarnie niska przepustowość, że o jakimkolwiek ściąganiu mogłem sobie pomarzyć. Strony internetowe ładowały się tak wolno, że wyszukanie czegokolwiek w Google'ach w przeciągu minuty graniczyło z cudem. Google może po 5-10 minutach załadowało dopiero wyniki wyszukiwania. Nie wiedziałem wtedy, jak kompresować pakiety w internecie. Nie wiedziałem również, w jaki sposób przekazywać tylko te dane, które są istotne, jak na przykład nie przekazywać zdjęć z internetu i tak dalej. Jak ten internet, który był wtedy limitowany, jak mogłem go przerobić tak, ażebym mógł w miarę dobrze przeglądać internet, tego wtedy nie wiedziałem. Tak więc dla mnie wtedy, kiedy mi się kończył pakiet, to była dla mnie masakra. Wtedy siedziałem do końca miesiąca i czekałem, aż dostanę kolejny pakiet, kolejny, aż się limit odnowi w tym internecie. No i cóż, przeczytałem, że Ubuntu można ściągnąć ze strony ubuntu.com, ile się nie mylę. Nie wiem, czy to było org, czy to było core. Wchodzę sobie na stronę Ubuntu, ściągam system operacyjny. To była wersja na CD, czyli 700 MB, jak to płyty CD mają. Bądź odrobinkę mniej z reguły na to. No, znowu kolejna osoba zatruwa mi życie wiadomościami dotycznymi na Messengerze. Kisi, pozdrawiam cię serdecznie. Z serwera InBuildCraft. Tak. Ponieważ on teraz właśnie zaczął mi spamić na Messengerze. No i cóż, pobieram system operacyjny, ściągam ten obraz ISO, jeszcze wtedy nawet chyba nie wiedziałem, jak ten obraz ISO nagrać na płytę, chociaż miałem wtedy dużo płyt.
Ale co robiłem z tymi płytami, to się dowiecie kiedy indziej w moim blogu o komputerach. Bo było śmieszne. Pobieram ten system operacyjny. Ściąga się, leci. 97, 98, 99%. Nagle się zwolniło. W sensie, miałem wtedy przeglądarkę internetową Chrome. No i pokazuje się ten progres, to kółeczko. Leci, 98%. I nagle tak się zatrzymał. Mówię, co się dzieje? I patrzę wtedy na pasku zadań. Nowa wiadomość na tym właśnie modem z Blue Connecta, który wtedy był na kartę, przysyłano mi wiadomości. Jeżeli się na przykład skończył pakiet internetowy, to zostawiam wiadomość. Prędkość internetu została zwolniona, gdyż wykorzystałeś pakiet. Aby zwiększyć pakiet albo dowiedzieć się więcej, wejdź na era.pl, coś tam i tak dalej. No tak, bardzo śmieszna wiadomość, gdyż wejście na stronę ery przy zwolnionej prędkości graniczyło z cudem. Musiałbym wtedy do kogoś innego iść, sprawdzić w internecie tą stronę. Ale tego nigdy nie zrobił. No i cóż, zwolniła się prędkość pobierania drastycznie do 15 kB na sekundę albo jeszcze mniej. Było to masakryczne. No i cóż, i pobieranie systemu operacyjnego niestety zatrzymało się i nie mogłem dalej pobrać tego systemu. Anulowałem wtedy to pobieranie i próbowałem wejść na stronę Ubuntu, żeby ten system pobrać właśnie jeszcze raz, może dowiedzieć się więcej i tak dalej. Trafiłem wtedy po kilkudziesięciu minutach czekania na załadowanie się kolejnych stron na listę firm, które za darmo potrafią użytkownikowi, w sensie w ramach tej społeczności Ubuntu są jednostki, są ludzie, którzy za darmo mogą wypalić płytę z obrazem Ubuntu. Taka jest akcja właśnie w Ubuntu, nie wiem jak w innych systemach. Jeżeli byście chcieli dostać płytę na przykład z Arch Linuxem, bo macie limitowany internet, czy z jakimś innym systemem operacyjnym, który jest open source'owy oczywiście, bo ja piractwa nie propaguję, to możecie mi napisać w mailu adres, w komentarzu, w mailu albo w komentarzu tutaj pod filmem, adres, ale w komentarzu adresu to lepiej nie. W mailu możecie mi napisać adres zamieszkania i nazwę systemu operacyjnego, to ja wam mogę nagrać. Tak jak Ubuntu, tak jak właśnie społeczność Ubuntu mi pomogła w wejściu Linuxa, tak ja wam mogę pomóc też w wejściu Linuxa, nie tylko wysyłając płytki z systemu. Ale właśnie ja wtedy nie miałem internetu i bardzo mi pomogła pewna firma, która się mieści w Bielsku Białej, koło ronda Hulanka. Ta firma się zajmuje między innymi monitoringiem i tak dalej. W tej chwili nie pamiętam nazwy tej firmy, ale na pewno dam ją w opisie, ponieważ ta firma okazała się dla mnie wspaniała, że ten system operacyjny mi załatwiła. Właśnie na tej liście tych firm i tych jednostek, które mogą ten system operacyjny dla użytkownika nagrać na płytę, znalazła się właśnie ta bielska firma, która ja tam wtedy pojechałem do tej firmy. Ile miałem? Z dziadkiem tam pojechałem. Miałem może 12 lat, 11 lat. Pojechałem tam właśnie do tej firmy. I powiedziałem, że przeczytałem na stronie internetowej, że mogą ten system operacyjny ściągnąć i wypalić na płytę. I bardzo to poprosiłem. Po około 2 tygodniach dostałem Ubuntu na płytce. I bardzo się z tego powodu ucieszyłem, że ten system miałem, byłem w jego posiadaniu. Grałem go sobie na komputerze. O, fajny, tam mogę sobie patrzeć. Internet miałem, jakąś tam przeglądarkę plików miałem. Taki byłem zacieszony tym systemem. No ale cóż. Był taki pewien niedosyt, ponieważ w tej chwili, jeżeli mam jakiś problem z Linuxem bądź jakimś systemem operacyjnym, to pierwsze, co odpalam, to jest przeglądarka Chrome, która jest jakaś inna, i wyszukiwarka Google. I w Google sobie szukam, co potrzebuję zrobić w jakimś systemie operacyjnym. I wtedy nie miałem internetu takiego szybkiego. I jak prędkość internetu była zwolniona, to nie mogłem praktycznie nic zrobić.
w wyniku czego bardzo szybko się zniechęciłem do tego Ubuntu i porzuciłem je. I dalej pracowałem na XP-ku, potem dostałem laptopa, którego kiedyś wam pokażę, z systemem Vista. Miałem tam przeglądarkę Internet Explorer, no i wtedy jeszcze się nie znałem na paskach, narzędzi i tak dalej. Taka anegdotka, miałem chyba tyle pasków narzędzi, jeden po drugim, 5-6 pasków toolbarów miałem w Explorerze nawalone kilkanaście. No, dużo miałem tych toolbarów nawalone. Ale to temat na inny film, moje przygody z Vista. I cóż, w miarę tego, jak czas mijał, dostałem internet 5 GB. Najpierw miałem 2 GB na ściągę, potem miałem 5 GB. No i czasami sobie tam ściągałem jakieś systemy operacyjne, jakieś Linuxy. Wypalałem sobie na płytkę i tak co pewien czas wracałem do Linuxa i znowu do Windows. Wracałem do Linuxa i znowu do Windowsa. I wracałem do Linuxa i znowu do Windowsa. I tak, zaczynałem właśnie przygodę z Ubuntu w systemie Ubuntu 9.10. A musicie wiedzieć, że wersje Ubuntu są wydawane 2 razy w roku. W kwietniu i w październiku. Czyli w miesiącu 4 i w miesiącu 10. Pierwsza liczba, która jest w wersji systemu Ubuntu, to jest rok 9, czyli 2009. A 10, czyli październik. Teraz na przykład jest wersja Ubuntu 15.9. Jakiś Vivid, coś tam. Ubuntu też ma taki swój system nazewnictwa, że musi mieć dwie takie same litery, w sensie nazwa jest dwuczłonowa. Każdy człon musi się zaczynać na tą samą literę. Na przykład było Trust i Tar, Lucid Lynx, czy jakoś tak. Jakoś się tam nazywały te kolejne dystrybucje. Utopic Unicorn była w 2000, a chyba nie wiem, czy była w 2015, czy już w październiku 2014. I cóż, Ubuntu, potem działałem na Ubuntu właśnie 14.10 na swoim laptopie. To była wersja beta tego Ubuntu. Używałem go, jak chodziłem do szkoły na laptopie. Spodobał mi się ten system, był ciekawy. Ale jeżeli szukałem jakiejś pomocy, to zazwyczaj znajdowałem ją na jakichś blogach pseudoinformatyków. Czyli jeżeli w Google sobie piszecie na przykład szczerze, jak pograć w Minecrafta na Ubuntu, to pierwsze, co się wam pokaże, to pokaże się, przypuśćmy, blog jakiegoś tam informatyka, jeden blog, drugi blog, trzeci blog, czwarty blog i wpis na blogu, jak pograć w Minecraft na Ubuntu. Z tym, że co mnie zawsze denerwowało przy Ubuntu i przy tych blogach różnych tych informatyków, którzy tam pisali porady na temat tego, jak korzystać z Ubuntu. Problemem było dla mnie to, że te wpisy właśnie na tych blogach były bardzo stare. Były tam, przypuśćmy, sprzed 2 lat, sprzed 3 lat. I wiele się w tym zagadnieniu pozmieniało. Linux to jest rodzina systemów, które cały czas biegną naprzód. Tak jak zresztą w Windowsie. Na przykład słyszałem, że w 10 są problemy z odpaleniem niektórych programów, które chodziły, przypuśćmy, tam perfekcyjnie na XP-ku. Potem w Windowsie 7 trzeba było je uruchamiać w trybie zgodności, potem na przykład były problemy z tymi programami w 8. Ja na przykład mam problemy w Windowsie ze sterownikami od zabezpieczeń autentyczności płyt z grami. Na przykład w Macie Penie miałem problem. Tak samo w Linuxie są problemy z tym, że system cały czas idzie naprzód i jedne rozwiązania są zastępowane przez kolejne. W wyniku czego te wpisy, które się pojawiają w internecie, są często bardzo stare i nieaktualne. Jeżeli ja bym te rady wykorzystał w 2015 roku, to niestety instalacja się nie powiedzie, ponieważ okaże się, że tego programu już nie ma jednego, przypuśćmy, tam jakaś strona jest już zamknięta,
jakaś komenda jest już od dawna nieużywana i nie powinna być używana, ponieważ na przykład jest ten program ma dziury w zabezpieczeniach i może doprowadzić do utraty danych przez użytkownika. Wiele jest różnych takich kruczków i dlatego trzeba, jeżeli się chce używać Linuxa, to trzeba co pewien czas sprawdzać, czy coś się nie pozmieniało w systemie. I trzeba patrzeć, czy nie wyszła jakaś dziura, ale to nie jest aż takie, wiecie, bardzo, że trzeba tak sprawdzać codziennie, przypuśćmy tam, czy co tydzień, czy coś się nie stało. W tej chwili używam systemu Arch Linux, na którego stronie głównej jest taki jakby blog. Tak, teraz będziecie mnie łapać za słowa, że blogi mi się nie podobały, a mój system ma blog i tak dalej. System Arch Linux ma, znaczy nie tak, jeszcze idąc tak z tymi systemami operacyjnymi, których już używałem. Na początku używałem Ubuntu 9.10, potem Ubuntu 10.4, 11.10, 12.4, 11.04 nie używałem. 13 używałem jednej, potem używałem 14 Ubuntu. 15 w ogóle nie używałem. Ubuntu w tej wersji 15 nie używałem w ogóle. Używałem też Debiana przez pewien czas, ale nie przypadł mi do gustu, ponieważ to jest system nie dla takich użytkowników domowych, jak ja to nazwę, ale bardziej dla programistów, bardziej dla administratorów jakichś systemów serwerowych. Przypuśćmy, mamy serwer do Minecrafta, taki cały komputer do tego przeznaczony, to na tym Debian będzie się spisywał dobrze, ponieważ Debian nie jest takim systemem dla użytkownika domowego, tylko dla takiego bardziej obeznanego. Niestety problem jest z tym, że Debian ma jeszcze mniej wpisów tych różnych blogerów na stronach internetowych, w wyniku czego jest jeszcze tym mniej co zrobić. Po Debianie używałem Kubuntu. Ubuntu jest znane z tego, że ma taki pasek po lewej stronie. Być może teraz wam wstawię screenshota. Nie wiem. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Ubuntu ma taki pasek po lewej stronie, na którym macie ikonki, macie też otwarcie menu, start i tak dalej. Ten pasek mi bardzo nie odpowiada. Zawsze byłem przyzwyczajony do tego paska, który macie w Windowsie, że macie po lewej stronie u dołu menu start, macie jakby to nazwać, belki z nazwami aplikacji, które działają, po kliknięciu się otwiera okienko, po kliknięciu się zwija okienko, te nazwy programów, które w tej chwili działają, możecie mieć ikonki, tak jak w Windowsie 7 macie po lewej stronie, tuż obok menu start, ikonki aplikacji, które na przykład lubicie, macie ikonki na pulpicie i mi się to bardzo podobało, ta koncepcja tego wyglądu, jaki mam w Windowsie, ponieważ używałem Windowsa od 2004 roku do 2014 roku, czyli przez 10 lat. Tak, ponieważ Windowsa XP zacząłem używać listopad, grudzień 2014. Znaczy 2014 też używałem, ale już na maszynie wirtualnej, o tym w innym odcinku. A Linuxa właśnie zacząłem używać w listopadzie, w grudniu 2014 roku. I używam go aż do dzisiaj. I bardzo mi się podoba. Ale dlaczego? Co zrobiłem, żebym miał taki wygląd w Linuxie, jak miałem w Windowsie? Otóż Windows, to co widzicie na ekranie Windowsa, menu start, pasek, okienka programów i tak dalej, to się nazywa środowisko pulpitu. Środowisko graficzne. W Windowsie jest tylko ono jedno. Nazywa się eksplorator Windows. W Linuxie, ponieważ jest open source, ponieważ jest wolność wyboru, użytkownik może wybrać to środowisko, które podoba mu się jak najbardziej. W wyniku czego użytkownik może posiadać nawet kilka środowisk graficznych. W Linuxie jest ono tylko jeden, eksplorator. W Linuxie jest ich kilkanaście, takich najpopularniejszych. Czyli Unity, które jest używane w Ubuntu, GNOME 3, które jest używane w Debianie, GNOME Classic, który jest używany w niektórych systemach również. Środowisko graficzne KDE, którego ja w tej chwili używam, które ja zaraz opiszę. Środowisko Mate, środowisko Cinnamon,
środowisko XFCE, które jest bardzo dobre na słabe komputery, środowisko LXDE, system, który to system też Wam bardzo polecam, ponieważ jest to system, który wygląda dokładnie tak jak systemy wytworzone przez Apple. Nie możemy legalnie wgrać systemu Apple na komputery PC niewyprodukowane przez Apple, ponieważ tego zabrania licencja. Znaczy, w Polsce nie będą nas za to ścigać, ale jeżeli byśmy pojechali do Stanów, to za to nam grożą naprawdę dużo sankcji. Będą nas ścigali za to, że mamy system z jabłkiem, nie na komputerze z jabłkiem. W Polsce liczy się to, czy jest legalne, czy jest legalnie wgrane na komputer, czy mamy dowód zakupu tego systemu operacyjnego i czy jest wgrany tylko na jeden komputer. Jeżeli takie będziemy spełniali warunki, to w Polsce sobie możemy używać systemu z jabłkiem. Ale musimy pamiętać, że Linux to jest system międzynarodowy, który jest stworzony po to, żeby każdy miał darmowy i legalny dostęp do systemu operacyjnego na jego komputer. Obojętnie, czy to jest stary komputer, czy to jest nowy komputer, czy to jest jakiś tam laptop nowoczesny, czy to jest komputer 2004 roku. Na każdy z tych komputerów znajdzie się system Linuxowy. Ale wracając już do interfejsu KDE, którego ja używam. Znaczy do systemu pracy. Ja używam Ubuntu z interfejsem Unity, który mi się nie podobał. Używałem Debiana z interfejsem GNOME 3, który mi się nie podobał. W końcu trafiłem na system operacyjny, który się nazywa Kubuntu. Jest to Ubuntu, w którym dostosowano zamiast interfejsu Unity, dostosowano interfejs KDE. I ten interfejs jest bardzo ciekawy, ponieważ on naśladuje interfejs Windowsa. Czyli ma menu Start w lewym dolnym rogu, ma nazwy programów, które działają na pasku w dół, ma ikonki na pulpicie, ma wyszukiwanie w menu Start, tak jak to widzimy w Windowsie 7. I ogólnie jest bardzo przejrzysty, ma sterowanie okienkiem w prawym górnym rogu. W Ubuntu na przykład okienkiem programu sterujemy za pomocą przycisków umieszczonych w lewym górnym rogu, zamiast w prawym górnym rogu, tak jak to mamy w Windowsie. KDE naśladuje Windows. Nie wprost, ponieważ nie ma tam zawartych ani żadnych logotypów, ani żadnych nazw własnych, ponieważ Microsoft by zjadł za to KDE, ponieważ Microsoft ma manię na punkcie swoich znaków towarowych i patentów i zaraz by zareagował, jestem tego pewien na 100%. Ale właśnie to środowisko jest przystosowane dla tych osób, które przesiadają się z Windowsa. I to środowisko jest, ja bardzo serdecznie polecam, ponieważ jest zrobione naprawdę świetnie. A teraz odnośnie tego, jakich systemów używałem. No to jak mówię, używałem Ubuntu, Debiana używałem, potem używałem Kubuntu, które bardzo mi się spodobało, którego używałem przez kilka miesięcy. Potem powiedziałem sobie tak, nie podoba mi się to, że muszę szukać w Google'ach zawsze rozwiązania jakiegoś problemu i znajdywać rozwiązanie sprzed kilku miesięcy. Nie podoba mi się też ta taka, jakby to wam ująć, powierzchowna prostota Ubuntu. Chciałem mieć coś, co będzie po prostu działało, co będzie systemem przygotowanym konkretnie pod mój komputer, systemem, w którym będę widział każdy szczegół, będę mógł dokonać sam wyboru za programistów, którzy w Ubuntu na przykład wybrali konkretne programy, jakie będą w komputerze instalowane. I odkryłem taki system. Nazywa on się Arch Linux. Jest jednym z najtrudniejszych systemów do zainstalowania na komputerze. Ale uwierzcie, jeżeli zainstalujecie już ten system operacyjny, to jego użytkowanie to jest czysta prostota. Ponieważ jeżeli szukacie jakiegoś programu, jeżeli szukacie jakiegoś rozwiązania, jeżeli coś chcecie zrobić w tym systemie, wpisujecie w Google wasze zapytania i pierwsze, co wyskakuje w wynikach wyszukiwania Google, to jest wpis z wiki Arch Linuxa. I na tej wiki są na bieżąco aktualizowane poradniki dotyczące Linuxa. Dotyczące właśnie Arch Linuxa. Jak co zainstalować, co jest do tego potrzebne, fragmenty plików konfiguracyjnych, w których jest zawarte, z których są zawarte ważne ustawienia, które są wymagane do uruchomienia danego programu, do zrealizowania danej czynności.
Są tam też podstawy dotyczące innych części komputerów, jak na przykład opisanie, dlaczego SSD jest lepszy od HDD, do czego używać dysku SSD. Na przykład powiedziane jest o domenach internetowych, o certyfikatach SSL. Jest to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ w tej wiki mamy najważniejsze wszystkie rzeczy, jakie są w Arch Linuxie. Nawet możemy poczytać o tym, jak pograć w Minecrafta, jak założyć własną stronę, gdzie kupić domenę. Wszystko tam jest zawarte. Nie musimy szukać po jakichś blogach informatyków, nie musimy szukać w YouTubie, jak daną czynność wykonać, jak to było w Ubuntu na przykład, bądź w Debianie. Szukaliśmy w YouTubie, żeby znaleźć daną czynność, jak się taką czynność wykonuje. Na przykład szukałem kiedyś, jak postawić serwer Minecrafta na Debianie, szukałem, jak uruchomić Minecrafta na Ubuntu, oglądałem filmy na YouTubie sprzed kilku lat. Sprzed kilku lat, w tym momencie, kiedy ja tą czynność chciałem wykonać. Czyli przypuśćmy, ja szukałem w 2013 roku, jak postawić serwer Minecrafta, a znajdowałem film z roku 2011, który był nieaktualny. A teraz, właśnie korzystając z Arch Linuxa, mam możliwość znalezienia informacji, które zostały dosłownie kilka dni temu wprowadzone, które zostały dosłownie kilka dni temu zaktualizowane. W wyniku czego nie tylko widzę to, jak daną czynność wykonać, ale także widzę rekomendacje użytkowników systemu operacyjnego, widzę rekomendacje programistów, którzy mówią na przykład, jakie środowisko graficzne wybrać, co jest ostatnio zbugowane, co ma jakieś problemy, co jest niedopracowane, co teraz jest w wersji testowej, ale wkrótce może być hitem, jak chodzi o Linuxa. Na przykład środowisko Wayland, pisane W-A-Y-L-A-N-D. Raz się z tym zaznajomić, ponieważ będzie to rewolucja w systemach Linuxowych. Jeżeli chcecie zainstalować Arch Linuxa, to przejdźcie do mojego poradnika, który jest na moim kanale, pod nazwą Instalacja systemu Arch Linux. Cały film. Tam jest właśnie film z moim opisem, jak zainstalować Arch Linuxa. I teraz, dlaczego akurat używam Linuxa? Używam Linuxa, ponieważ jestem nie tylko komputerowcem, nie tylko interesuje mnie podłączenie komputera pod dane rozwiązanie, nie tylko interesuje mnie to, jak komputer jest zbudowany, jakie ma części, nie tylko interesuje mnie to, żeby pograć sobie Rankeda w CS-ie, nie tylko interesuje mnie to, żeby wejść na jakiś serwer w Minecrafcie, ale interesuje mnie między innymi to, jak stworzyć jakąś dobrą stronę, jak przypuśćmy tam pobrać jakiś film z YouTube'a, jak sprawdzić prędkość swojego połączenia internetowego. Te czynności możecie wykonać na Windowsach za pomocą oprogramowania płatnego. Albo wydajecie na to pieniądze, albo jesteście piratami i złodziejami, jak to mówi Buraczek. Na Linuxie mamy możliwość używania darmowego i legalnego oprogramowania. Tak jak na przykład edytora Kate, pisanego przez KATE. Jest to zaawansowany edytor tekstu używany w środowisku graficznym KDE, który działa coraz lepiej niż Notepad++. Mamy na przykład możliwość używania GIMPa, który w Linuxie działa coraz szybciej niż w Windowsie i wydajniej. Mamy możliwość używania Audacity, który też bardzo płynnie i dobrze działa w Linuxie. Jako odpowiednik dla Sony Vegas możemy użyć KDE Live, czyli pisane przez KDE-LIVE. Jest to edytor filmów wideo, w którym ten film będę renderował. W tej chwili już jest wyrenderowany, kiedy to oglądacie, ale ja w tej chwili nagrywam, więc jeszcze go nie renderowałem. Możecie użyć na przykład jako alternatywy do tworzenia muzyki dla programu FL Studio, możemy użyć LMMS, czyli Linux Multimedia Studio. Jest to program do tworzenia muzyki, bardzo ciekawy i warty polecenia. W Linuxie mamy możliwość wejścia w system operacyjny. Nie musimy często używać programów, które ktoś już zrobił, które ktoś już napisał, ale mamy możliwość przy zdrowym nakładzie finansowym
napisać własne programy, które mogą zrewolucjonizować się na rynek informatyczny. W Linuxie mamy do dyspozycji narzędzie terminala. To jest tak, to jest coś takiego jak w Windowsie macie CMD. Ale w Linuxie terminal jest znacznie potężniejszy. I ja nie wyobrażam sobie korzystania z komputera, przypuśćmy przez jeden dzień, nie otwierając terminala. W sensie korzystając z komputera tego, który ja tutaj mam u mnie na blacie postawiony, albo mojego laptopa. Bo z telefonu jestem w stanie korzystać, w telefonie nie mam terminala jeszcze, ale mam na przykład połączenie do VPS-a. Ale to jest inna sprawa. O VPS-ie mam opowiem innym razem i o moich serwerach Microsoft. W Linuxie terminal jest naprawdę potężnym narzędziem. Pozwala on robić naprawdę wiele rzeczy, na przykład edytować pliki tekstowe, na przykład aktualizować cały system operacyjny, na przykład grać muzykę, można też z terminala, na przykład można przeglądać internet w terminalu i wszystko to w zasięgu jednej takiej aplikacji właśnie, która po włączeniu pokazuje czarne tło i biały migający kursor. W sumie możemy napisać wszystko. I takim terminalem właśnie instalujemy Arch Linuxa. Po włożeniu płyty instalacyjnej pokazuje się ładowanie plików instalatora, uruchamianie systemu i nie pokazuje się nam żaden kreator instalacji, żaden instalator, który prowadzi za rączkę, mówi witaj, zainstalujmy teraz system, kliknij dalej, wybierz język, wybierz strefę czasową, wpisz nazwę użytkownika, wybierz dysk twardy, na którym chcesz zainstalować, zaakceptuj umowę i cenzję i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. W Arch Linuxie po włożeniu płyty instalacyjnej i załadowaniu plików instalatora widzimy tylko migający kursor. I to my instalujemy system operacyjny, a nie system operacyjny sam się instaluje, prowadząc nas za rączkę. To my mamy wybór, czego chcemy użyć. Możemy na Arch Linuxie również wgrać środowisko Unity, które jest w Ubuntu. Możemy wgrać środowisko Gnome, Mate, XFCE. Każdy może wgrać środowisko graficzne. Ja w tej chwili używam środowiska KDE, ponieważ ono jest dla mnie najlepsze. I dlaczego ja w tej chwili używam komputera z Linuxem? Przede wszystkim do tworzenia stron internetowych, do przeglądania internetu, do słuchania muzyki przez Spotify, do słuchania muzyki przez YouTube'a, do filmów na YouTubie, do rozmów przez TeamSpeak'a używam też również systemu operacyjnego Linux, do tworzenia filmów, do montowania muzyki, do robię jakieś sampli, do czego również używam? Do grania w Counter-Strike'a Global Offensive, do grania w Minecraft'a, ponieważ te programy bardzo ładnie mi chodzą na Linuxie. Do grania PyTesta, którego dawno nie było, którego może sobie niebawem odświeżymy. Wybaczcie, muszę się napić. Tyle czasu gadam i jeszcze się nie napiłem. Tak więc. Czy lepiej używać pirackiego Windowsa? Czy lepiej postawić na coś darmowego, otwartego i wolnego? Wybór należy do Was. Jaki system Wy zainstalujecie na swoim komputerze? Jestem pewien, że 99% moich widzów ogląda ten materiał z poziomu systemu Windows. Nie ma problemu. Wasz wybór. Chciałem jeszcze nadmienić, że Windows 10 ostatnio ma dosyć nieciekawe funkcje, które przesyłają do Microsoftu system plików użytkownika, strukturę plików użytkownika, które te funkcje mogą wysyłać pliki do Microsoftu, do analizy, do sprawdzenia, czy są legalne. Te funkcje w Windowsie 10 mogą sprawdzać, czy mamy jakichś kraków do gier, jakichś, jak to się nazywa, trainerów, na przykład do Sampa. Te funkcje mogą sprawdzać, czy mamy legalną muzykę na komputerze. Jeżeli nie chcemy takich funkcji, nie możemy ich wyłączyć, ponieważ takie są ustawienia Windowsa 10, że na przykład aktualizacje automatyczne przychodzą same się instalują bez naszej wiedzy. Możemy je tymczasowo wyłączyć, ale one się potem same załączą. Co jest dosyć nieciekawym rozwiązaniem i bardzo mi się to rozwiązanie nie podoba. W Linuxie nikt nie ma wglądu do naszego komputera, tylko ma wgląd użytkownik, który ma hasło użytkownika. W sensie swoje hasło. Jedynie do Linuxa ma dostęp jego użytkownik,
czyli ta osoba, która zainstalowała, bądź osoby, którym ten użytkownik udostępnił konta użytkownika, bądź którym osobom użytkownik udostępnił swoje konto. Tylko te osoby mają dostęp do tego komputera na Linuxie. W tej chwili do mojego komputera na Linuxie mam dostęp tylko ja, ponieważ ja otworzyłem sobie swoje konto na tym systemie i jestem jedyną osobą, która zna hasło tego konta. Tak naprawdę nikt na tym świecie nie zna hasło tego konta, tylko ja. W wyniku czego nikt nie może wejść mi do mojego systemu. Kolejną fajną opcją w Linuxie, wybaczcie, że tak wyciągam, zaraz się wideo skończy, jest możliwość zaszyfrowania dysku twardego. Przypuśćmy, że mamy na dysku twardym pliki, do których nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek uzyskał dostęp. Nie wiem, dokumenty firmowe, zdjęcia z wakacji, do których nie chcemy, żeby ktoś uzyskał dostęp. Mamy taką możliwość, że cały dysk twardy, na którym jest wybrany system, i nie tylko, mogą być też inne dyski twarde, jest zaszyfrowany specjalnym hasłem. To hasło, ta blokada, uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do systemu operacyjnego. Do plików, do systemu operacyjnego, do plików, które są w dysku twardym. Wtedy nie ma dostępu do tych plików. I za każdym razem, kiedy włączamy komputer, system operacyjny prosi nas o wprowadzenie hasła do odszyfrowania. I za każdym razem system operacyjny odszyfrowuje właśnie te dane po wpisaniu poprawnego hasła do dysku twardego. W Windowsie było takie narzędzie, nazywało się BitLocker, ale niestety to narzędzie nie było open source'owe. A hakerzy znaleźli dziury w tym narzędziu, w wyniku czego była możliwość bez posiadania hasła rozkodowania dysku twardego. W Linuxie narzędziem do szyfrowania dysków jest narzędzie Lux, które jest na open source i którego kod jest dostępny publicznie i w którym to kodzie każdy może znaleźć, jeżeli taka istnieje, Lux. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ setki tysięcy programistów mają wgląd do tego kodu. Co dwie pary oczu, to nie jedna para. W wyniku czego możecie znaleźć, czy w tym kodzie nie ma żadnej luki, i sami ocenić, czy ten system jest bezpieczny. Jeżeli znacie się na programowaniu, jeżeli znacie się na bezpieczeństwie informacji. To tyle. Sami ocenicie, jaki jest Linux. Sami ocenicie, czy jest to dobry system. Czy przyda się do domowych zastosowań. Jestem pewien, że jeżeli osoba oglądająca ten film używa komputera do przeglądania internetu, do słuchania muzyki, do oglądania filmów, do pisania maili, to Linux będzie naprawdę odpowiednią dystrybucją i wymagającą właśnie opłacenia dla nas system operacyjny, w którym to systemie można robić właśnie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Część z nich nie jest dostępna na Windowsie, i część z nich przez długi czas nie będzie dostępna na Windowsie. Ponieważ ci, którym dano możliwość tworzenia oprogramowania open source, którzy z tej możliwości skorzystali, stworzyli naprawdę ciekawe narzędzia, które działają w Linuxie i w systemach Linuxa podobnych. Każdy może tworzyć oprogramowanie open source, jeżeli tylko zna dany język programowania. I myślę, że jeżeli ta świadomość o programowaniu open source, o w ogóle językach programowania, byłaby powszechniejsza, to wiele osób stworzyłoby ciekawe programy, ciekawe pomysły, nawet pomysły. A osoby, które umieją programować, chcieliby to życia i doprowadziłoby to do powstania jeszcze większej ilości programów open source i do krzewienia kultu systemu operacyjnego, który nie krzywdzi użytkownika, nie wykrada jego danych i go nie szpieguje. Życzę Wam miłego dnia bądź miłej nocy, gdziekolwiek, kiedykolwiek mnie oglądacie. Trzymajcie się!